I recognized you in Na'an. I remembered that you were once a concubine, along with the Empress. She was more than willing to lure you here. Lies! I had no choice. She chose to live. Her life meant more to her than yours. Who would blame her? I forgive you, sister. Your forgiveness is touching, but useless. There will be no rebirth of the Assassin's Brotherhood. You have no friends left. The last person alive who you thought you could trust betrayed you. That is how we wiped out your kind. So trusting of others, so weak and pathetic. The same qualities your master showed just before I killed him. Come closer, and I'll show you how weak. Master, allow me. Hej, witam was w sekwencji 10. I to jak widzieliście, zostaliśmy zdradzeni przez naszą przyjaciółkę, byłą konkubinę, teraźniejszą cesarzową. I teraz musimy sobie jakby to drogę utorować i chyba będziemy tutaj musieli zabijać, czyli będzie Shao Jun pokona Jiu, nie wiem jak to się nazywa, Kyuju. Będzie musiała wydostać się z tego piekła, nim pogłębię ogień. Czyli po prostu musimy, już mamy tutaj alarm, także ja wystartuję i zobaczymy co się będzie działo. O. I będziemy tutaj chyba walczyć. I tutaj mamy jakiegoś noża. No, czekajcie. Dobra, będziemy tutaj sobie blokować. Nie wiem jak go tutaj pokonamy, poczekajcie, bo tam już chyba nie możemy iść, będziemy musieli. Nie wiem jak go przeskoczyć, wiem, że... O, dobra. Dobra, będziemy mogli tutaj sobie te miecze wziąć. Dobra. Teraz będziemy go odpychać, żeby on tam się znalazł. Dobra, teraz my sobie tutaj... I teraz możemy go zabić, o! Właśnie tymi lampami sobie pomogliśmy tutaj. I go zgładziliśmy tym samym sposobem. Tak. Musimy się stąd wydostać. Czyli znowuż będziemy skakać. Tu jest punkt jeden. Tu jest jeszcze... zaraz się będziemy palić. Masakra. Dobra, jesteśmy tutaj. Będziemy musieli tutaj uciekać. Tu się wszystko, kurde, pali nam pod nogami. No dawaj, dawaj, siostro. A, widzicie? Musimy być po prostu tutaj bardzo, bardzo szybcy. Dobra. Lecimy jeszcze raz. Nie wiem właśnie, czy skakać, czy... Oj, bez sensu. Dobra, tu musimy być szybcy, po prostu musimy jak najszybciej przejść to, żeby nas płomienie nie zgładziły. Nie wiem jak my to zrobimy, ale tu już możemy sobie skakać, czyli to trochę wyprzedzimy. O, patrzcie. Dobra, lecimy, lecimy, bo już nam się dupa pali. Dobra. Ten tu jest zabity. Czyli tu musimy wziąć jeszcze punkt synchronizacji i tu się wbijamy. Dobra, tu już jesteśmy.
To nie był punkt skoncentracji, to był ten. Jak on się nazywa? Kurde, odłamek animusa, a ja tu mówię punkt synchronizacji, tu przez okno, prawdopodobnie w dół, a nie, nie tu w dół, to mieliśmy iść tu tędy. Dobra, dawaj, dawaj, dawaj dziewczyno, dziewczyno, ruszaj się, kobieto, kocie ruchy. Dobra, kurde, już myślałem, że mnie nas wykryje, już byłem, dobra, jakoś daliśmy radę, ale to chyba będziemy dalej coś jeszcze kombinować. Dobra. Dobra, jest zgładzony. Dobra, kurde, udało się jakoś nam. Powiem, że było ciężko. Nie wiem, czemu ja tędy idę. Ale dobra, najwidoczniej tu jeszcze musimy to odsłonić. Proszę. Musimy tu wskoczyć, iść do góry. Przez drzwi. Dobra. Oj! Tak to nie miało być. Widzieliście, mieliśmy na ścianę tam skoczyć. No, dziewczyno, skocz tu. I teraz musimy tu skoczyć. Tak. Musimy tutaj wyskoczyć z tego pomieszczenia. I spadać tu dalej, bo nam się, kurde, dupa normalnie pali. Dobra. Widzicie? Nie ma czasu, żeby nawet zabijać, kurde. Musieliśmy to wślizgiem zrobić. Dobra, tego gościa tu olejemy. Właśnie tego olejemy tutaj. Tego zabijemy, bo on nam tutaj trochę w drodze stoi. Tu przejdziemy przez okno. Pójdziemy tu tędy. Tu skoczymy, tego zabijemy. Tu wskoczymy. O, proszę. Pójdziemy tutaj. Tędy. Tu sobie wskoczymy. Nie wiem, czy zebrałem wszystkie punkty synchronizacji. Tego nie możemy uwolnić, także... Ach, ja pierniczę, no. Masakra. Dobra, tego gościa tam już nie mogliśmy uwolnić. A tu sobie musimy jeszcze... poradzić. O, tutaj jakaś deseczka, proszę. Tu musimy skakać, bo nam się wszystko pali pod spodem. O, i tu tędy, i pewnie to się też zaraz zapali. Tak jak mówiłem, wślizgiem tutaj. O, czekajcie. A, nie zdążyłem go wziąć, czekajcie, muszę go wziąć. Dobra, pamiętajcie, że tu w tym miejscu jest punkt synchronizacji, nie? Kurde, punkt synchronizacji, co ja znowu pieprzę? Odłamek animusa. I proszę, wychodzimy przez okno. Po dachu, skok. Dobra. Tu wyżej wyjdziemy, następny skok. Odbijaj się, dziewczyno, bo nam się tu wszystko pali. Ty, no jaka masakra. Ja nie wierzę w ogóle, co tu się dzieje. Dobra, biegamy sobie po dachu. Tu sobie skoczymy. Tu na drugą stronę. Teraz tutaj wyżej musimy iść. Tu nam się wszystko pali. Tu przeskoczymy. I mamy skończone. O, masakra. O, nie było żadnej animacji. Jest jakiś sprinter. Ciekawe, jaki mieliśmy czas. Ale dupa, 5.24. No dobra. Także jak widzieliście, zostawiliśmy jeden odłamek animusa tam w tym miejscu. Ja wam wyświetlę informacje o tym, żebyście wiedzieli. Daliśmy radę zabić jednego z gościa właśnie z tych templariuszy. Tylko nie pamiętam, jak on się nazywa, ale nieważne. Także to był taki speedrun, na który trzeba było bardzo uważać. Ja go edytowałem trochę, żeby nie było. Także zobaczymy, co będzie w kolejnej już ostatniej sekwencji. Także ja się z wami żegnam, mam nadzieję, że wam się podobało. Do usłyszenia, hej!